Jako mały chłopiec chciał zostać bohaterem. W żyłach zastało ciśnienie zawsze, gdy słyszał syrenę. Za młody by być strażakiem, za strażą pędził rowerem. Chciałby zostać jednym z braci i to za wszelką cenę. Pewien siebie młody chłopak wkrótce stał się nastolatkiem. Wszystkie plany legły w gruzach, gdy musiał pochować matkę. Jakby tego było mało, zaliczył miłosną wpadkę i to wtedy poznał moment zwany psychicznym upadkiem. Na dokładkę wsiczki los wciąż stawiał mu kłody pod nogi. Sam nie wiedział, o co chodzi, jakie są temu powody, że choć wcale źle nie robi, ciągle mu się nie powodzi. Zaczął tonąć w tych problemach bez ratunkowej łodzi. Ale on się nie poddawał, z życiem trzeba się pogodzić. Nawet po najgorszej burzy słońce na niebie wychodzi. I przez to, że wierzy w siebie, dziś z dumą otwiera oczy, będąc w drużynie Floriana, niosąc pomoc dzień i w nocy. Utonik to pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni co? Ludzkiego dobra, gotowi by nieść pomoc zawsze do samego końca. Bo to oni kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni co? Ludzkiego dobra, gotowi by nieść pomoc zawsze do samego końca. Z pewnością ich poznasz, tłumie zwykłych szarych ludzi, bo to oni od lat walczą z tym, co paniczny lęk budzi. Choć też skrycie się boją, nie znajdziesz strachu w ich oczach, mimo że po tych poległych bliscy wciąż płaczą po nocach. I jak zawsze na spontanie coś przerwało mu spanie, znajomy dźwięk wezwanie, choć ledwie trzecia nad ranem. Zanim był w pełni świadomy, miał już na sobie ubranie. Gdy chodzi o ludzkie życie, nie ma czasu na czekanie. Po zaledwie 3 minutach opuścili swą remizę. Liczy się każda minuta, gdy stawką staje się życie. Gdy dojechali na miejsce, nie było nikogo wokół, oprócz tłumu szarych ludzi patrzących na wszystko z boku. Trzymał radiostację w ręku i gdy otrząsł się zamoku, wydusił, że płonie szpital pełen uwięzionych osób. I tak 4 z 6 osób mając na twarzach maski z butlą powietrza na plecach przystąpili do akcji. Bo to oni kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni co? Ludzkiego dobra, gotowi by nieść pomoc zawsze do samego końca. Bo to oni kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni co? Ludzkiego dobra, gotowi by nieść pomoc zawsze do samego końca. Prowadź nas Boże, prowadź, aby nie musiały śmiechać po nas dzieci, nasze żony, smutku, żałobie po nocach. To nie czas, by się wycofać bez względu na poziom strachu. Nic nie równa się odwadze tych kilku dzielnych chłopaków. Gdy już znaleźli się w środku wądu, było niemal wszystko podzieleni na dwie roty. Trzymali się siebie blisko, najbardziej możliwie nisko, szukali klatki schodowej, bo gdzieś na wyższym poziomie przeraźliwie krzyczał człowiek. Ogień trawił wszystko wokół, płonęły meble i ściany. Stary przedwojenny szpital, praktycznie cały drewniany, nieprzewidywany huk, dosłowny paraliż nóg. Choć wszystko płonęło wokół, przez ich ciała przeszedł chłód. Wszystko zwaliło się nagle, poczuł przeraźliwy ból. Niegdyś ten młody chłopaczek dziś umiera jako dróg. Widzi ciała swych przyjaciół, wie, że to ich wspólny grób, a słabnący puls sprowadza go w fazę wiecznej. Bo to oni kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni co? Ludzkiego dobra, gotowi by nieść pomoc zawsze do samego końca. Bo to oni kto? Pogromcy ognia, chociaż to jedna drużyna, tworzy każdy ją z osobna. Każdy z nich broni co? Ludzkiego dobra, gotowi by nieść pomoc zawsze do samego końca.